Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj mam niezwykłego gościa, ponieważ mógłbym powiedzieć tak, no mam człowieka, który zajmuje się nieruchomościami, ale to byłoby tak za mało, jakbym powiedział o moim dzisiejszym gościu, ponieważ ja poznałem oczywiście Zbyszka, jak już zajmował się nieruchomościami, ale to był taki moment, w którym Zbyszek przechodził do nieruchomości ze sportu. Konkretnie mówiąc, był sędzią piłkarskim i to sędzią na wysokim szczeblu, tak? Bo z tego co wiem, to też ekstraklasę sędziowałeś i też jeździłeś za granicę, sędziowałeś za granicą ciekawe mecze. I słuchajcie, my się spotkaliśmy pewnego razu, ponieważ Zbyszek jest właścicielem biura nieruchomości Sempre w Łodzi i nie tylko w Łodzi. No i właśnie dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło niekoniecznie polskich nieruchomości, bo o tym już dużo u mnie jest na kanale. Teraz pojawi się kilka takich odcinków, w których będziemy rozmawiać troszkę o nieruchomościach za granicą, bo wiem, że sporo z Was myśli o tym, żeby kupić coś za granicą, myślicie o dywersyfikacji kapitału, myślicie o być może znalezienia sobie jakiegoś przyczółku na wypadek w razie W. No nie ma co się dziwić, sytuacja jest jaka jest. I dlatego, słuchajcie, zaprosiłem dzisiaj Zbyszka, ponieważ sam myślę o tym, żeby kupić za granicą. I jednym z kierunków, o których mocno myślę, jest oczywiście Hiszpania. Zbyszek mocno działa w Hiszpanii, jego ludzie działają w Hiszpanii, ludzie, z którymi współpracuję, też tam działają. I dzisiaj będą informacje totalnie z pierwszej ręki. Przede wszystkim, ile to kosztuje, ile można zarobić, jakie jest ROI, jakie są ryzyka i zagrożenia, ale również jak to się ma w stosunku do naszych nieruchomości tutaj polskich, jeśli chodzi o kapitał, który jest potrzebny. I o coś, o co mnie bardzo często pytacie, jak zaczynam rozmowę o nieruchomościach za granicą, jak zdobyć finansowanie na nieruchomości za granicą, konkretnie w Hiszpanii, czy trzeba mieć gotówkę, czy można pożyczyć z banku hiszpańskiego. O to wszystko zapytam dzisiejszego mojego gościa. Także serdecznie Was zapraszam, bo naprawdę będzie bardzo fajny, naładowany merytoryką odcinek. No zresztą, oglądajcie. To jesteśmy, słuchajcie, po króciutkiej przerwie i od razu na dzień dobry. Zbyszku, pytanie na rozgrzewkę. Jak to się stało, że miałeś taką fajną fuchę, pracowałeś godzinę w tygodniu, no czasem może dwie. Czasem cię w internecie obsmarowali po jakimś meczu, jak gdzieś tam pokazałeś czerwoną kartkę nie temu, co trzeba było, czyli na przykład gospodarzom najczęściej spotkania, tak, kibice na trybunach. Skąd pomysł, żeby się zająć nieruchomościami? Od tego zacznijmy. Najpierw na luzie. Pomysł, żeby się zająć nieruchomościami, kiełkował mnie już wcześniej, bo nawet kiedy sędziowałem, to był mój pomysł na inwestowanie moich środków, nadwyżek finansowych, czy też tego, co wypracowałem w innych moich biznesach. I ten pomysł ewoluował. W ślad za tym powstało, tak jak powiedziałeś, biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w Polsce, Sempre Nieruchomości, które obsługuje nieruchomości, obsługuje klientów w Polsce. A w ślad za kolejnym etapem naszym było zainteresowanie się rynkami zagranicznymi. To wynika również z mojej obecności w Hiszpanii podczas jednego z meczów zagranicznych w zespole Szymona Marciniaka, kiedy w 2018 roku wylądowaliśmy w Hiszpanii na meczu Hiszpania-Anglia. No to był pierwszy taki moment u mnie, kiedy stwierdziłem, ja października, a można wyjść z samolotu i zrzucić z siebie kurtkę, sweter i w krótkim rękawie o tej porze roku po prostu być i spacerować. To była dla mnie taka inspiracja, żeby się w ogóle zainteresować, jak na tym rynku hiszpańskim można poszukać nieruchomości dla siebie, jakie są opcje na to, żeby tam część roku spędzać. No i tak po nitce do kłębka doszedłem do tego, w którym rejonie najlepiej inwestować, dlaczego akurat tam. I sam sobie najpierw musiałem odpowiedzieć, czy jest to opłacalne, porównać to z moimi dotychczasowymi inwestycjami w Polsce, no i podjąć decyzję finalnie, od czego zacząć. Taka była moja historia i tym sposobem płynnie przeszedłem ze sportu, z piłki nożnej do nieruchomości. Dzisiaj prowadząc ogólnopolskie biuro i pomagając klientom w inwestowaniu i zakupie nieruchomości w Hiszpanii, szczególnie na wybrzeżu Costa Blanca, Costa Calida. Zbyszek, krótko zwięźle na temat, po żołniersku, to przechodzimy do konkretów. Costa Blanca, Hiszpania, to jest temat dzisiejszego naszego odcinka. Powiedz, zacznijmy może od tego, dlaczego ten kierunek? Tak? Dlaczego Hiszpania, a nie na przykład Cypr Północny, Gruzja, Włochy?
No, u mnie wynika to z tego faktu, o którym już powiedziałem. Ja nie byłem wielkim miłośnikiem Hiszpanii. Ja lubię w ogóle podróżowanie i poznawanie nowych krajów. Natomiast ta Hiszpania, ona sama dała mi argumenty do tego, żeby się w niej zakochać. To tak powiem. Właśnie o to chcę Poczynając cię od zapytać, takie, nieruchomości, tak, no właśnie. biznesowe, wiesz, pogoda super, nie? Ale powiedz właśnie, jak to wygląda, które liczby cię najbardziej przekonują, tak? Jakie elementy tego cię najbardziej przekonują? Ja kiedy w ogóle zacząłem inwestować w Hiszpanii, byłem zachwycony tym, że ceny nieruchomości potrafią być niższe niż no, przykładowo w Łodzi, gdzie na co dzień w Polsce stacjonuję i gdzie mamy siedzibę firmy. To mnie zainspirowało do szukania dalej. No, okazało się, że czasu trochę minęło, kilka lat minęło. Ceny w Hiszpanii w sposób naturalny, z oczywistych powodów zaczęły rosnąć, a nadal no, cena za metr uśredniona na wybrzeżu Costa Blanca jest niższa niż średnia cena za metr w 10 najdroższych polskich miastach. To są te argumenty, które u mnie powodowały, że zacząłem i zostałem wierny tej myśli inwestowania w Hiszpanii, ponieważ nadal, mimo że, tak jak powiedziałem, ceny się zmieniają, warunki się nieco zmieniają, to nadal porównując to z możliwościami inwestowania w Polsce, ja osobiście swoje środki stopniowo przenoszę z Polski na rynek hiszpański. Okej. Okay. Wiem, że widziałem slajdy przed spotkaniem. Pokazywałeś mi. Ja bardzo lubię, żeby tutaj na tym kanale były konkrety. Znam jakieś przykładowe mieszkanie i ile to kosztuje, tak? Bo widziałem właśnie, miałeś takie porównanie między mieszkaniem w Łodzi, w Warszawie, wasze transakcje, więc temat bardzo, że tak powiem, rzeczywisty, tak? No bo wy Tak. prowadziliście tą transakcję. I jaka to jest Tak. różnica w cenie? Przygotowując się tutaj do spotkania z Tobą, ale tak naprawdę chcąc pokazać proporcje i różnice słuchaczom Twojego kanału i widzom naszego dzisiejszego spotkania, przyjąłem do porównania kilka nieruchomości w Polsce i nieruchomość w Hiszpanii. Jeśli pozwolisz, to teraz chciałbym to pokazać. Super. Udostępnię prezentację, na której będą pokazane nasze przykładowe transakcje. Udostępniłem Pokaż, co tu prezentację i masz, co tu mamy? udostępniłem slajd pokazujący przykładowe nieruchomości w Warszawie. Otóż niedawno sprzedawaliśmy mieszkanie dwupokojowe, 54 metry. Tutaj pokazujemy przykładowe zdjęcia z tej nieruchomości. Ta nieruchomość została zarezerwowana dokładnie 23 marca 2024 roku. Zgadnij, w jakiej kwocie? Tam było 50 metrów, tak? Tak, No to pewnie dokładnie. coś zająć życie koło miliona. No to jednak Praga, ale ładnie wygląda to mieszkanie. Więc zakładam. Dokładnie No, cena to myślałem, transakcyjna 50 to za była metr. 1,045 mln. Tego ci nie pokazywałem przed naszym wideo. Natomiast chciałem, żebyś miał obraz sytuacji. Jestem przekonany, że są to ceny bardzo realne i często spotykane w Warszawie. Natomiast nie wiem, czy tak dobrze trafisz w mieszkanie w Łodzi, ponieważ w podobnym czasie sprzedawaliśmy również mieszkanie w Łodzi, dwupokojowe, 51 metrów, wyglądające mniej więcej tak. Aha. Jaka jest Twoja propozycja rezerwacji 19 marca, również tego roku? No wiesz, na pewno taniej niż Warszawa. Jak patrzę na ceny krakowskie, no to bym powiedział 14-15 za metr, więc w Łodzi pewnie będzie z 11-10 za metr. 9. No nie, no Łódź to chyba może 9 bardziej. 8? O, czyli to jest, no niedaleko mój, Sprzedaliśmy to niedaleko mój. mieszkanie za niecałe 400 tysięcy. Pokazuję to dlatego, żeby porównać z mieszkaniem, które no, ma dwa pokoje, ma 35 metrów kwadratowych, jedną sypialnię i jest położone 300 metrów od morza. Wolnym krokiem 5 minut jesteśmy na plaży. Torre Vieja, to się tak fajnie nazywa ta miejscowość, nie? Tak jest. Torrevieja, miejscowość turystyczna, 100 tysięcy mieszkańców, mieszkanie 300 metrów od plaży, warte dzisiaj 90 tysięcy euro. 90 tysięcy euro, cena ofertowa tej nieruchomości, która daje nam obraz, jak to obecnie wygląda na rynku hiszpańskim.
Przypomnę, żeby tutaj nikogo nie zmyliło, to jest jedna sypialnia, czyli dwa pokoje. W Hiszpanii w ogóle liczymy nieruchomości, czy patrzymy na nieruchomości wielkością sypialni, ilością, liczbą sypialni, więc przykładamy liczbę sypialni plus zawsze mamy w głowie, że jest to plus pokój dzienny, plus kuchnia lub aneks, plus łazienka. Okay? Więc tutaj jedno sypialniane, dwupokojowe mieszkanie jest dzisiaj warte w okolicy 90 tysięcy euro. Chciałbym od razu przy tym slajdzie i przy tych kwotach być może wyprzedzić twoje następne pytanie. A jak wyglądają kwoty za nieco większe mieszkania? Ponieważ najpopularniejsze na dzień dzisiejszy są te mieszkania dwusypialniane, czyli w nomenklaturze polskiej trzypokojowe. I tu musimy się na dzisiaj już nastawić na kwoty od 120 tysięcy euro wzwyż za rynek wtórny. Rynek wtórny w nieruchomościach końcówka lat 90., początek 2000, bo tak zazwyczaj to wychodzi, do lekkiego remontu bądź odświeżenia. Ten stan nieruchomości jest różny. One już są czasami w całkiem sensownym stanie, ale zawsze ja wolę mówić o tym, że warto brać pod uwagę, że będzie trzeba je nieco odświeżyć. Czyli przy dzisiejszym kursie, no to trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 500 000 za trzy pokoje. Za nieruchomość, dokładnie. Za nieruchomość trzypokojową. Przyjmijmy, że te kwoty oscylują w okolicy 120 euro i potrafią być wyższe. 120 tysięcy, dobra. Natomiast przy... Dzisiaj, no to od razu muszę zapytać, bo zakładamy, że nikt z nas nie będzie kupował tych mieszkań, żeby tam żyć i się tam przenosić, tak? Że to będzie mieszkanie, które będzie jakimś przyczółkiem, plus oczywiście będziemy chcieli to wynajmować. Rozumiem, że nie ma problemu z tym wynajmem. Kiedyś czytałem o Hiszpanii, ja nie mam zbyt dużej wiedzy, ale pewnie ty mi to zaraz tutaj ładnie nam i widzą opowiesz. Trzeba każde mieszkanie, które chce się wynajmować na krótki termin, zdobyć dla niego licencję, prawda? I że to trwa kilka miesięcy chyba. Rozumiem, że tam ludzie się tym specjalizują, odpowiedni, którzy z wami współpracują i tak dalej. To jest jedna rzecz. I od razu zapytam o coś, o co wiele osób mnie pyta, a co z okupados? Czy nie boimy się z okupados w sytuacji zakupu? No kupię te trzy pokoje. Wiesz co, ja kiedyś słyszałem, to jest bardzo fajna ciekawostka, to powiem jako ciekawostkę, że ktoś wymyślił z tych ludzi, co się zajmują tym właśnie przejmowaniem mieszkań, że zamawiają pizzę dzień wcześniej, wiesz, z danego adresu, pod klatką stoją, biorą pizzę, mają paragon, drugiego dnia się wbijają na mieszkanie, zamawiają pizzę, mają paragon już jeden, drugi, przyjeżdża policja i mówią, proszę, my tu jesteśmy już 2 dni. Ja zakładam, no te że historie są w ogóle fascynujące. No, te historie są fascynujące, bo ja jak to słucham czasami od klientów, którzy czytają w internecie polskim. Wiesz, to jest tak, coś no, absolutnie to są stąd historie, niesamowitego. Tak. Dlaczego tyle tych historii jest w polskim internecie i komu na tym zależało, żeby tak wypromować ten temat? Bo prawda jest taka, że ten temat funkcjonuje w mediach, natomiast jeśli spojrzymy, będąc w Hiszpanii, na niego, to on generalnie nie obowiązuje. To jest temat zupełnie teoretyczny, szczególnie w miejscowościach turystycznych. No nie wyobrażam sobie, żeby w miejscowościach, gdzie inwestujemy w nieruchomości, gdzie przyjeżdżają turyści w zasadzie cały rok, żeby tamten problem w ogóle funkcjonował. On się wziął sprzed kilku lat, kiedy to starcia dwóch partii politycznych, że jest to temat no, z podłożem politycznym, kiedy starcia dwóch partii spowodowały, że jedna drugiej chciała coś udowodnić i wprowadziła taki zapis. Z mojej wiedzy wynika, że już trwają prace nad tym, żeby ten zapis pozmieniać, że no, paradoks tych zapisów może niektórych zniechęcać do inwestowania w Hiszpanii i myślę, że to jest kwestia czasu, że te przepisy się nieco zmienią, ale trzeba też pamiętać, że ci popularni okupados czy okupas, jakkolwiek chcemy ich nazwać, kiedy by wtargnęli hipotetycznie do naszej nieruchomości, to przez pierwsze 48 godzin są niezwykłymi włamywaczami. Tak. Czyli nawet jeśli A wy obawiamy się zarządzacie tymi sytuacji, nieruchomościami, tak. Oczywiście, jeżeli nawet obawiamy się sytuacji, o której mówię, że jest hipotetyczną, ponieważ ani my, ani żadni z naszych klientów czy znajomych nie doświadczyli takiej sytuacji, ale jeśli
obawiamy się jako potencjalni inwestorzy zakupu, dlatego że są okupas, no to nie ma nic prostszego, jak po prostu założyć alarm, mieć informacje w komórce, mieć możliwość podglądu. Osoby, które zarządzają naszą nieruchomością, mają możliwość podglądu. Alarm informuje o tym, że ktoś wszedł do naszego mieszkania pod naszą nieobecność. Zgłaszamy to na policję i temat załatwiony. I nikt nie ma prawa mieszkać w naszej nieruchomości. To trzeba sobie jasno powiedzieć i mieć tego świadomość, że temat okupas absolutnie nie powinien nas wstrzymywać przed decyzją inwestycyjną, przed zakupem nieruchomości w Hiszpanii, jeśli tylko taką wolę mamy, czy takie marzenie mamy, żeby mieć nieruchomość w Hiszpanii. Tym tematem można sobie absolutnie poradzić, tak jak powiedziałem, zaczynając od tego, że on jest hipotetyczny. Dobra, super. Wiesz, to jest ważny temat, bo my to znamy nie z doświadczenia, tylko z historii, z opowieści, z internetu. Prawda? No, ta opowieść, którą ja przed chwilą przedstawiłem, no to jest dość kosmiczna, nie? Dobra, Zbyszek, to teraz do konkretów, bo ja bardzo lubię konkrety na moim kanale, żeby były i z jednej strony wiemy, ile to kosztuje. A później spróbuję cię podpytać jeszcze o finansowanie, bo to jest też niezwykle ważne, że do tego, żeby wiedzieć, jaki jest cash flow, jaki jest ROI, jak to w ogóle wygląda. Jak wygląda sytuacja z obłożeniem w rzeczywistości, tak? Bo no, wiele osób, na przykład inwestujących w Polsce w mieszkania na krótki termin, no to zakłada to obłożenie no, na wysokości tam powiedzmy 50-60%, tak? Z tego co wiemy, rozmawialiśmy, mówiłeś, że w Hiszpanii jest trochę lepiej pod tym względem, ale chciałbym, żebyś ewentualnie pokazał mi jakiś przykład, bo wiem, że masz taki przykład, jakieś konkretne mieszkanie, czy to twoje mieszkanie, czy u was w grupie powiedzmy zarządzanych mieszkań. I też chciałbym, żeby to nie było mieszkanie, wiesz, które jest najlepszym mieszkaniem, tak? Które gdzieś tam topowe i takie średnie mieszkanie, jak to wygląda, bo wiesz, bo ludzie będą podejmować prawdopodobnie decyzje bardzo ważne swoje życiowe na podstawie też tego, co między innymi tutaj obejrzą, tak? Więc ja wiesz, nie chciałbym, żeby ktoś później przyszedł do mnie i powiedział, no fajnie Wojtek, że tak pokazaliście, ale to jest wszystko kłamstwo, tak? Bo tam się nic nie wynajmuje. Więc nie chciałbym też, żebyś pokazał, wiesz, mieszkanie, to jest topowe u was, z widokiem, wiesz, przepięknym i tak dalej, tylko takie mieszkanie, powiedzmy, które oscyluje w granicach 100 tysięcy euro, tak jak mówiliśmy, 120 może, i ile się na tym zarabia? Najlepiej będzie i wiedząc, domyślając się też, że i ciebie, i twoich słuchaczy interesują konkrety i samogęste, to ja postanowiłem przygotować na bazie jednego z mieszkań, które pokazałem. To znaczy tego super. Właśnie w Torrevieja, mieszkanie, które pokazałem o wartości dzisiaj rynkowej około 90 tysięcy euro. Przygotowałem to co zarówno... pokazałeś tam na zdjęciach. Tak, dokładnie, ponieważ już od tego zaczęliśmy i przygotowałem po pierwsze zestawienie, które zobrazuje, jak wyglądają możliwości najmu, a poza tym, i myślę, że zostawimy to sobie na drugą część naszej rozmowy, pokażę ci też, jakie są ewentualne możliwości sfinansowania tej nieruchomości, dokładnie. Tej konkretnej. Poza nią mogę dokładnie. Świadczyć, bo o niej wiem, adres mogę podać, mogę pokazać, jak historycznie wygląda najem tej nieruchomości i to mam nadzieję, że będzie najbardziej wiarygodne, jak podamy na konkretnym moim przykładzie. Zanim jeszcze tylko pokażesz, to pytanie techniczne, bardzo techniczne, ale też może ktoś o to zapytać. Czy to jest tak. Booking, czy to jest Airbnb, czy to jest i to, jak to wynajmujecie? W każdy możliwy sposób. Okej, okay, czyli pokażę wszędzie. Ci zestawienie. Pokażę Ci zestawienie, które generujemy dla naszych klientów. Mamy możliwość wygenerowania takich raportów, które pokazują historyczny najem na Airbnb we wskazanej przez nas okolicy bardzo podobnej nieruchomości. Okay? Czyli ja tutaj przyjąłem dokładnie tę ulicę, na której znajduje się ta nieruchomość. Przyjąłem taki metraż. I bazując na historycznych wynajmach na Airbnb, pokażę, jak to wyglądało przez 12 miesięcy poprzedniego roku. Natomiast nie tylko Airbnb i nie tylko Booking, bo to są oczywiste i wiadome portale, na których można wynajmować, ale świetnie wynajmuje się tak zwaną pocztą pantoflową. Polecam. Świetnie wynajmuje się, oczywiście, świetnie wynajmuje się przez media społecznościowe.
Kiedy tworzymy profil naszej nieruchomości, kiedy wrzucamy, ogłaszamy ją, kiedy robimy niedrogą wcale reklamę, zainteresowanie jest ogromne. To powiem wprost, że zainteresowanie jest ogromne. Już powiedziałeś o miejscowości Torrevieja, więc chciałbym też o niej powiedzieć kilka słów, ponieważ ta miejscowość pod kątem inwestycyjnym jest szalenie interesująca. Dlaczego? Na którymś etapie, mniej lub bardziej oficjalnie, zablokowano możliwość budowania hoteli. A ludzi, gości, czasowiczów, osób, które odwiedzają to miasto, jest coraz więcej. Więc chcąc przyjechać do Torrevieja, w sposób naturalny zatrzymujemy się w nieruchomościach prywatnych. Bo hoteli jest tylko kilka w słabej lokalizacji, takiej sobie, standardem odbiegających od tych nawet, które znamy w Polsce. Więc głównie osoby przyjeżdżające do Torrevieja zatrzymują się w nieruchomościach prywatnych. A co za tym idzie? My jako inwestorzy, jako właściciele mieszkań na tym zarabiamy. Druga kwestia, jest to miejscowość całoroczna. Na wybrzeżu Costa Blanca czy Costa Calida nie każda miejscowość żyje w pełni przez cały rok. Tutaj te przysłowiowe 320 słonecznych dni w roku, które faktycznie są, powoduje, że ruch jest cały czas. Do tego jeszcze Torrevieja jest określona mianem jednej z miejscowości z jednym z najlepszych mikroklimatów w Europie ze względu na położenie pomiędzy morzem a tak zwanymi słonymi jeziorami, czyli miejscem, gdzie wydobywa się sól. To powoduje, że ten mikroklimat sprzyja po prostu dbaniu o zdrowie. To często jest argument dla ludzi, którzy przyjeżdżają. Tak więc te czynniki, duże zainteresowanie pobytem w Torrevieja, atrakcyjność samego miasta, całoroczność pod kątem otwartych restauracji, sklepów, wszelakich atrakcji, powiązana z tym, że no nie ma bazy hotelowej, jest prawdziwego zdarzenia, powoduje, że inwestowanie w Torrevieja, w nieruchomości, na wynajem jest opłacalne w zasadzie przez cały rok. Oczywiście ten rok nam się dzieli na taki, nazwałbym go sezonem wysokim, powiedzmy od połowy czerwca do połowy września, i sezon średni, i sezon niski. Ale przez cały ten okres 12 miesięcy roku wynajem jest możliwy, wynajmuje się i wynajmuje się z zyskiem. Można też pomyśleć o wynajmie hybrydowym, czyli połączyć wynajem krótkoterminowy z wynajmem średnio bądź długoterminowym. Tak? Coraz więcej osób, mając możliwość pracy zdalnej, potrzebuje tylko dobrego internetu, tak? Dobrego połączenia i przenosi się pracując zdalnie z Hiszpanii. To szczególnie widać w miesiącach i zimowych, kiedy no, powiedzmy w Polsce słońca albo w ogóle nie ma, albo jest go niewiele, a ciemno robi się w godzinach 15:30-16, czyli w zasadzie osoba, która pracuje zdalnie, kończy pracę, już jest ciemno. Zaczyna pracę, czasami też jest ciemno. A będąc w Hiszpanii, kończy tę pracę 16:17 i jeszcze mamy półtorej, dwie godziny na to, żeby wyjść na spacer, pójść na plażę, wypić kawę na promenadzie i tak dalej. Także te walory wszystkie powodują, że ta atrakcyjność no, wzrasta. Tak? A co za tym idzie? No, nasze przychody jako inwestorów spełniają nasze wyobrażenia, czy dają nam satysfakcję. No dobra, pokaż te przychody, pokaż te wyobrażenia. Bo już zachęciłeś, tak? Okay. Ja bym tu prezentację zrobił, okay. Natomiast no, my chcemy zobaczyć konkretnie. Jasne. Wiedziałem, że na tym najbardziej ci zależy, więc już to przygotowałem. O, proszę bardzo. Tutaj pokazuję dokładnie to mieszkanie, które pokazywałem wcześniej. Mieszkanie, które jest jednosypialniane, dwupokojowe, 300 metrów od morza. Widzimy tutaj zestawienie, które nam pokazuje z podziałem na miesiące. W drugiej kolumnie średni koszt dziennego najmu, tak? Czyli przychody z najmu, tak w skrócie. Jeszcze bez kosztów. Trzecia kolumna pokazuje nam obłożenie w miesiącu w ujęciu procentowym, a pierwsza od prawej średnie przychody
w ujęciu miesięcznym, a na dole widzimy zestawienie sumaryczne roczne. Czyli Dobra, reasumując, czyli mieszkanie, tak. Jedno zdanie tylko, patrząc na to już z tej perspektywy, w tym topowym sezonie to jest około 70% obłożenia, a w tym gorszym sezonie to jest 50%, czyli te różnice nie są tak duże bardzo, tak jak mówiłeś. Wiesz co, to zestawienie, które pokazuję, określam mianem pesymistycznego. Ponieważ zbieram tylko Airbnb, pokazuję kwoty, które jak mądrze przemyślimy strategię finansów i kosztów naszych przychodów z tytułu najmu naszej nieruchomości, to jesteśmy w stanie te przychody jeszcze zwiększyć. Ja mogę powiedzieć po przykładzie tej nieruchomości. W zeszłym roku miesiące lipiec, sierpień wynajmowały się tak, że o godzinie 11 danego dnia wyprowadzali się goście, o 15 przychodzili następni i tak były całe 2 miesiące, ponad 2 miesiące, w kwocie około 100 euro za dobę. Niech to da obraz sytuacji, jak wygląda mieszkanie 35 metrów dwupokojowe w wynajmie w sezonie wysokim. Tutaj te kwoty są pokazane, tak jak mówię, zbierające tylko część portali, czyli w tym przypadku Airbnb. I jak co za tym idzie, również to średnie obłożenie procentowe jest inaczej. Jesteśmy w stanie osiągnąć wyższe niż jest tu pokazane. Ja z premedytacją chcę pokazać nie super zachwyt, tylko chcę pokazać wersję trochę pesymistyczną, żeby inwestor mógł się mile zaskoczyć. Bo gwarantuję, że jeśli popracuje na odpowiednią promocję i popracuje cenami za dobę, to jesteśmy w stanie osiągnąć wyższe przychody niż te, które tu pokazuję. Czyli tak bardzo na okrągło, bardzo, bardzo, to są przychody, tak? Do tego dojdą jeszcze koszty. Jaki jest koszt zarządzania? Bo na pewno o to każdy zapyta, prawda? Ile pobiera tak Jasne. standardowo taka agencja od tego przychodu, który się pojawia? I czy on się pojawia tylko jak jest przychód, czy jest jakiś ryczałt? Standardem w Torrevieja obowiązującym jest wynagrodzenie procentowe od zysku, który generuje nam dany najem. Czyli powiedzmy, portale typu Booking czy Airbnb pobierają swoje prowizje. Odejmujemy te prowizje, to co nam zostaje, kolokwialnie mówiąc na czysto, dopiero od tego pobierane jest wynagrodzenie operatorów czy osób zarządzających naszą nieruchomością. Te wynagrodzenia są na różnych poziomach, w zależności od firm czy osób, z którymi się pracuje, ale uśredniając, możemy przyjąć, że wynagrodzenie wynosi w okolicy 15-20%. Okay. Plus koszty sprzątania, które również tak jest przyjęte, przenoszone są na gościa. Czyli gość po swoim pobycie płaci dodatkowo za sprzątanie. Jest to kwota również zależna od wielkości nieruchomości czy od firmy, która zarządza, ale możemy przyjąć, że jest to na poziomie około 70-80 euro za jedno sprzątanie po pobycie. Po pobycie. Czyli Zbyszku, gdybym popatrzył na tą tabelkę i mówisz, że to jest tylko Airbnb, załóżmy, że mieszkanie działa już dłużej, że są stali klienci, że są osoby polecone przez stałych klientów. Załóżmy, że te wskaźniki nam z 50% średniego obłożenia idą do 70-80%, prawda? No, 70%. Czyli mamy Jasne. 20 tysięcy euro przychodu rocznego, tak? Odejmując połowę na koszty, no bo koszty portali, koszty zarządzania, jakieś tam naprawy drobne itd., itd. Wychodzi 10 tysięcy euro, czyli wychodzi tam w granicach 40 chyba 2 obecnie tysięcy złotych, tak? Mieszkanie kosztuje 500 000, licząc bardzo, bardzo na okrągło, wychodzi mi ROI 11%. Mniej więcej liczę dobrze? Bardzo dobrze, bo w zależności od tej relacji pomiędzy ceną nieruchomości a przychodami, które sobie określimy, to jesteśmy w stanie spokojnie osiągać dwucyfrowe procenty, jeśli chodzi o ROI. Przy przemyślanej strategii również w okolicach 12,5%, 13% jesteśmy w stanie osiągnąć. Natomiast te 11 to jest takie bezpiecznie przyjęte z perspektywą miłego zaskoczenia na koniec. Dobra.
I teraz dwa bardzo ważne pytania związane z tym kontekstem, tak? Drugi rozwiniemy za chwilkę bardziej, bo to będzie pytanie dotyczące kosztów kapitału, który musimy tutaj zaangażować. Natomiast Jasne. pierwsze pytanie będzie jeszcze dotyczyło podatku. Jaki jest podatek i gdzie się go płaci, właśnie biorąc pod uwagę ten przychód, tak? Czy to jest zryczałtowany podatek i czy się go płaci, zakładam, że się go płaci w Hiszpanii, tak? Tak, jeśli chodzi o podatek, bo tu rozumiem, że pytasz o podatek od wynajmu, od wynagrodzenia naszego z Tak. tytułu najmu. Standardowo jest to 19%, czyli analogicznie płacone, deklarowane w Hiszpanii, Ale uwzględniając. poczekaj. 19% to jest od zysku, a tam są jakieś możliwości generowania kosztów na przykład, wiesz, żeby zmniejszać Tak. ten podatek? Tak, oczywiście. To jest działa to analogicznie jak w Polsce. Tu możemy przyjąć Zasady taką ogólne. zasadę. Tak, zdecydowanie. Tutaj jeszcze ważna kwestia podatków, którą poruszyłeś, to trzeba mieć na uwadze, że sam podatek przy zakupie nieruchomości należy zapłacić i ten podatek wynosi 10% od wartości nieruchomości. Niezły, PCC, niezłe. To trzeba mieć w głowie. Myślę, że świadomie został on ustalony, patrząc na to, jak duży jest popyt, jak duże jest zainteresowanie na tym rynku. No bo osoby, które chcą kupić, decydują się na to, żeby zapłacić, bo mają świadomość późniejszych zysków i kosztów z tego wynikających. Ale trzeba brać to pod uwagę. Trzeba wziąć to pod uwagę przy tak naprawdę planowaniu zakupu. Ja zawsze mówię, że żeby najprościej jest przyjąć, żeby do ceny nieruchomości, którą ustalimy ostatecznie, wynegocjujemy między innymi dzięki Tobie i Twoim umiejętnościom, które każdemu przekazujesz, do ostatecznej ceny nieruchomości doliczyć około 15%. To jest bardzo bezpieczne i z taką wiedzą warto wchodzić na ten rynek, ponieważ 10% to jest zawsze ten podatek, o którym powiedziałem. W 5% mieści się cała reszta. Nazywam to kosztami około zakupowymi. Tam jest prawnik, tam jest notariusz, tam są wszelkie no, ewentualne wynagrodzenia osób pośredniczących, wszelkie inne drobniejsze koszty, które zazwyczaj w tych 15% się mieszczą. Bywa, że jest to niżej, natomiast ja wolę zaokrąglić i znowu powiedzieć tę wersję bardziej pesymistyczną, a czasami uda się zrobić to taniej. Także ci, którzy chcą, myślą o tym, żeby zainwestować w Hiszpanii, muszą liczyć się z tym, żeby do ceny nieruchomości doliczyć około 15% i to już jest raczej ostateczna kwota, do której ewentualnie będzie można tylko doliczyć remont bądź odświeżenie według gustu i według uznania. Dobra, to ja teraz poławię się takiego adwokata diabła, tak? Bo z jednej strony wygląda to bardzo dobrze, ale z drugiej strony no, jest kilka czynników na minus, tak? Są czynniki na plus i na minus. Czynnikiem na plus na pewno jest cena nieruchomości, która z tego co widzimy jest około 2 razy mniejsza niż w Polsce, prawda? Tak można w tych dużych miastach, patrzę na Kraków, Warszawę, może trochę inaczej niż w tych mniejszych. Wystarczy Dwa. porównać nad Morzem Polskim, nad Morzem Hiszpańskim, Tak, jeśli to no właśnie, tak. Dwa, bardzo duże na plus, no to jest jednak ta dywersyfikacja kapitału, tak? Sporo na pewno osobom, tak. które oglądają ten odcinek, to jedynym powodem nie jest zakup nieruchomości w Hiszpanii, która ma zrobić jakieś ROI, tak? To jest jeszcze znalezienie sobie mieszkania poza granicami Polski, może jakiegoś bezpiecznego, może po prostu dywersyfikacja, trochę wyjście z kapitałem z Polski. Trzy, tanie finansowanie, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, zdecydowanie jest na plus, no bo mamy kredyt w euro, spłacamy go w euro, więc nie ma ryzyka kursowego, więc to jest kolejny duży plus. Cztery, jest to automat, prawda? 15% to nie jest dużo. W Polsce się więcej za zarządzanie najmem bierze w krótkim terminie, zdecydowanie. W długim terminie się bierze 15-17%, prawda? I to są te plusy. Do minusów na pewno należy wliczyć to, że no tak, no, to jest nieruchomość, która nie jest w Polsce, więc trzeba do niej latać, tak? Jakbyśmy tam chcieli sobie pojechać i tak dalej, no to są koszty dojazdów, dolotów. Wiadomo, im więcej Polaków, tym więcej. Wiem, że jest dużo lotów, bo mi pokazywałeś wcześniej taki slajd. Ja myślę, że z minusów też trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że jednak te 19% to musisz zapłacić koniec kropka. Tam nie ma takiej opcji jak tutaj, że możesz coś pokombinować, mówiąc tak brzydko, czyli wiesz, można było na przykład amortyzację wliczać, no teraz już tak nie można, tak? Ale jakieś tam powiedzmy elementy gdzieś robienia kosztów, które mogły w jakiś sposób to zniwelować, biorąc pod uwagę, że ty jesteś w Polsce, to tam płacisz po prostu, nie, nic nie porobisz, nie zoptymalizujesz tego. O, to jest dobre słowo, nie? No dobra. Wydaje się, że to jest świetny biznes, głównie też właśnie przez ten tani, przez
możliwość finansowania. I teraz pogadajmy o tym finansowaniu, jak ostatni punkt tego odcinka. Ile to kosztuje? Zacznijmy od tego. Czy to jest trudne uzyskać kredyt w Hiszpanii? Jakie warunki trzeba spełniać? Jakie dochody się bierze pod uwagę? I przede wszystkim, ile trzeba mieć wkładu własnego? Oczywiście ta część związana z finansowaniem to jest element całości projektu, który my na co dzień prowadzimy w Hiszpanii, ponieważ poza tym, że polskojęzyczne osoby, z którymi pracujemy, wynajdują nieruchomości, które są spełniają kryteria naszych klientów, które spełniają ich oczekiwania i są tą wymarzoną nieruchomością, którą można kupić. Poza tym, że współpracujemy z kancelarią prawną hiszpańską, która ma swoje oddziały na terenie Hiszpanii i dzięki temu możemy notarialnie upoważnić, dać pełnomocnictwo hiszpańskiemu prawnikowi, który później reprezentuje nas jako klientów kupujących na rynku hiszpańskim, czujemy się dzięki temu pewnie, spokojnie, bezpiecznie, że ktoś nas tam prowadzi, ktoś w naszym imieniu negocjuje, ktoś sprawdza stan prawny, księgę wieczystą, doprowadza. Współpracujemy z pośrednikiem kredytowym, który ma u siebie w ofercie wiele banków hiszpańskich, które na terenie Hiszpanii udzielają kredytu hipotecznego. Podkreślam to dlatego, że nadal spotykam się z sytuacjami, kiedy ludzie wyobrażają sobie, Polacy wyobrażają sobie, że nie mogą wziąć kredytu w Hiszpanii. No nic bardziej błędnego. Po pierwsze mogą, po drugie procedury są bardzo zbliżone do tego, co jest w Polsce. Po trzecie, są banki, w których możemy uzyskać finansowanie na podstawie polskich dokumentów, takich jak PIT-y, jak raport z Biura Informacji Kredytowej, jak umowa o pracę, potwierdzenia przelewów i tak dalej. Więc, a nawet jeśli w danym banku nie możemy tego zrobić na podstawie polskich dokumentów, wystarczy ich tłumaczenie i już możemy to finansowanie uzyskać, tak? Ale przechodząc już do najważniejszego punktu, na który zwróciłeś uwagę, po prostu to finansowanie jest tańsze. Tańsze niż w Polsce i z tego powodu staje się opłacalne. Często spotykam się również z taką obawą czy obiekcją, że no ale ja już mam kredyt hipoteczny czy kredyty nawet hipoteczne w Polsce. No właśnie. To nie stoi na przeszkodzie. To nie stoi na przeszkodzie, czyli możemy mieć kredyty w Polsce, ale nadal wysokość raty porównana z naszymi przychodami może się okazać, że będzie na tyle ta proporcja atrakcyjna, nazwijmy to może tak bardzo skrótowo, że mimo zobowiązań kredytowych w Polsce uzyskamy finansowanie w Hiszpanii. W drugą stronę natomiast nie uzyskamy, nie widać kredytu hiszpańskiego w Polsce. O. Ale chciałem Cię zapytać, podrążyć trochę ten temat, bo to jest na pewno ważne i takie pytania też się pojawią, w mojej głowie się pojawiły. Czyli podsumujmy, kredyt w Hiszpanii bierzemy na podstawie polskich dochodów w Polsce, tak. Odliczając wszystkie zobowiązania kredytowe polskie i tak dalej, i tak dalej. Jest normalny scoring, ocena kredytobiorcy i tak dalej. Tak. Nie ma takiej opcji, żeby wliczyć sobie ewentualne przyszłe dochody z najmu już do zdolności. Rozumiem, że takie coś nie funkcjonuje. No nie na etapie tym początkowym. To możemy brać później już wiadomo, tak. Możemy brać to pod uwagę przy kolejnym kredycie, bo tak jest to przygotowane i też powiem o ewentualnych wkładach własnych przy pierwszym i kolejnych kredytach. Wtedy tak. Natomiast na początku. Powiedz właśnie o tych wkładach własnych, bo to jest istotne, tak? Czy 100% jest możliwe, czy nie jest realne? Zaczynamy, tak naprawdę warto mieć w głowie, że zaczynamy od wkładu własnego na poziomie 30%. 30%. I to jest taki obligatoryjny, tak? Pierwszy kredyt musisz mieć zawsze przynajmniej 30%, tak? Warto mieć to w głowie, że 30%. Są sytuacje, w których możemy osiągnąć 20%. One są dość rzadkie i dość specyficzne, ale bywają. Natomiast wolałbym, żebyśmy ogólnie zapamiętali, że te 30% wkładu własnego warto mieć. Czyli chcąc kupić mieszkanie w Hiszpanii, musisz mieć 150 tysięcy złotych, jeśli mówimy o takim mieszkaniu, jakim mówiliśmy przed chwilą. Dokładnie. Koszty, które są związane z zakupem takiej nieruchomości w okolicy 100 tysięcy euro, no, całkowite koszty wychodzą na poziomie 40 kilku tysięcy. W skali całego kredytu? Tak. Okresu kredytowania? Mówimy o wkładzie własnym plus koszty, które musimy na początku ponieść. Okay? To, co musimy ponieść na początku.
taki mi w głowie zaświtała taka idea, no jesteśmy, dzisiaj mamy który? 24 maja 2024, jak to nagrywamy, prawda? Wyjątkowo złotówka się umocniła ostatnio. Z jednej strony sobie myślę, wow, super, bo te mieszkania są teoretycznie tańsze jak na naszą kieszeń, no ale z drugiej strony my musimy teraz, no ale nie, to dobrze, no bo my kupimy więcej tego euro, nie? Więc ten wkład własny Oczywiście. 30%, więc to też działa na naszą korzyść, prawda? Bo my Oczywiście, na też... dzień dzisiejszy kurs euro jest na tyle atrakcyjny, że absolutnie to jest dobry czas na kupowanie Dokładnie. nieruchomości. Tak. Dobra, Zbyszku, pokaż tabelkę, bo wiem, że masz taką. Chcemy to zobaczyć. Chcemy No zobaczyć już w praktyce, jak to to już ja wygląda. się doczekać nie mogę, a co dopiero ty, jestem zaskoczony, że dopiero teraz. No. Jak widzisz, ja Już ją jestem otwieram osobą, dla która ciebie. tak, musi mieć po prostu tutaj wszystko po kolei, wiesz, kawę na ławę, nie? Jak to się mówi. Ja tylko Słuchaj, jeszcze jedną rzecz wcześniej. zwrócę uwagę, żeby była jasność, tak? My mówimy teraz o współpracy z brokerem kredytowym w Hiszpanii, tak? Że, który też bierze jakąś tam prowizję, bo to jest trochę inaczej jak w Polsce, bo w Polsce bank opłaca brokera. Tutaj jest tak, że to jest chyba 600 euro, jeśli dobrze pamiętam, tak? Przy tego typu Tak, mieszkaniu. dokładnie. Dokładnie. 600 euro to jest wynagrodzenie pośrednika kredytowego, brokera, które jest płacone w momencie, kiedy już siadamy do wypełniania wniosku. To jest bardzo ważne, również dla przyszłych inwestorów chcących zacząć na rynku hiszpańskim. Możemy zrobić sobie taką symulację kredytową z tymże brokerem, która nie będzie nas kosztowała. To znaczy, po wypełnieniu pewnego formularza, na którym deklarujemy, jakie mamy przychody, jakie mamy zobowiązania kredytowe, na przykład w Polsce, tak? Robi on pierwsze rozpoznanie. Ono nie jest zobowiązujące w kontekście kredytu, natomiast ono już pokazuje, że my mamy o czym dalej rozmawiać. I jeżeli z tego wstępnego, z tej wstępnej analizy nam wyjdzie, że tak, raczej w tym i w tym banku dostaniemy kredyt, to dopiero wtedy dochodzi do wynagrodzenia. I to wynagrodzenie też jest dzielone. Mniejsza część wynagrodzenia jest płacona przy przygotowaniu wniosku kredytowego, a reszta jest dopłacana w momencie, kiedy faktycznie kredyt uzyskamy, co też jest no, ciekawym rozwiązaniem, tak bym powiedział. I uczciwym. Tak, tak też do tego podchodzę. Zresztą samo to wynagrodzenie, ja do niego, ja je traktuję no, w całości inwestycji, czy też w całości procesu zakupowego, jako bardzo opłacalne wbrew pozorom, ponieważ praca z człowiekiem, który na tym rynku bardzo dobrze się porusza, ma wypracowane dobrze, dobre kontakty, dobre ścieżki w bankach, jest w stanie no, nie tylko sytuację bardzo oczywistą przekształcić w kredyt, ale czasami no, inwestorzy w Polsce mają różne sytuacje związane z ich finansami, z dotychczasowymi inwestycjami. No i wskazany jest taki człowiek, który to wszystko przełoży z rynku polskiego, z naszych realiów polskich na realia hiszpańskie. Stąd z tak dużą satysfakcją i skutecznością po prostu współpracujemy z takim brokerem. No dobra. Powiedziałem o wkładzie 30% i też warto mieć na uwadze, że banki biorą pod uwagę, że my kupujemy więcej niż jedną nieruchomość. I banki wprowadziły, jeżeli oczywiście mamy zdolność, wprowadziły takie założenia, że przy pierwszej nieruchomości jest 30%, przy drugiej jest 40% wkład własny, a przy trzeciej i kolejnych warto przyjąć założenie, że jest to 50% wkładu własnego. Czyli z każdą kolejną nieruchomością będzie już 50%, z trzecią i kolejną będzie 50% wkładu własnego. Rozumiem. Otwieramy karty. Tak. Gotowy? Tak. O. Z premedytacją poprosiłem o policzenie takiej symulacji dla nieruchomości o wartości 90 tysięcy. Tak jak pokazywałem, to jest tamta nieruchomość z jedną sypialnią, dwupokojowa, 35 metrów od morza. Te ceny trzeba mieć na uwadze, że one rosną. A to, że dzisiaj ono kosztuje, ta nieruchomość kosztuje tyle, może się okazać, że za kilka tygodni bądź miesięcy ona będzie droższa, bo ceny rosną w Hiszpanii. Natomiast chciałbym, żebyśmy znali rząd wielkości. I teraz jak sobie przeanalizujemy, cena nieruchomości przyjęta jest 90 tysięcy euro. Jako, że byłby to pierwszy kredyt, dostaniemy 30%, 70% finansowania przy konieczności 30% wkładu własnego, czyli kredyt będzie na poziomie 63 tysięcy euro.
Po lewej stronie tych wyliczeń pokazane są orientacyjne, zaznaczam, koszty dodatkowe, tak zwane koszty około zakupowe. Tutaj widzisz też ten podatek 10%, czyli w tym przypadku 9 tysięcy euro od wartości nieruchomości, pewne inne koszty, które są związane z zakupem nieruchomości. Ostatecznie sama nieruchomość plus koszty około zakupowe w tym przypadku oszacowane są na około 103,5 tysiąca euro. I zakładając, że dostaniemy finansowanie na poziomie 63 tysięcy, no to całość inwestycji na początku będzie wynosiła 40 490 euro. Czyli około 170 tysięcy złotych. Dokładnie. To jest ten nasz początek. A po prawej stronie widzimy, przy założeniu, że kredyt udzielony jest na 20 lat, widzimy ratę dla kredytu z ratą stałą i dla kredytu z ratą zmienną, który uzależniony jest od Euriboru. Rata stała na jak długo? Jest na 5 lat? Należy założyć 3 na ten moment. Okej. Okay. Czyli wychodzi około 400 euro raty, tak? Nawet tego, znowu idąc tym tropem pesymistycznym, czyli płacimy tę wyższą kwotę, to miesięczne nasze zobowiązanie kredytowe przy tej nieruchomości wynosi 416 euro. Czy można powiedzieć, że w takich złych czasach zostaje nam w granicach 350 do 400 euro miesięcznie, w dobrych czasach drugie tyle? Można tak policzyć, a można też przyjąć takie założenie, które ja zawsze gorąco polecam moim klientom, którzy z nami kupują. Ja polecam takie przeliczenie w tym zakresie, kiedy traktujemy kredyt jako narzędzie na rynku hiszpańskim, czyli hiszpańskim kredytem kupujemy hiszpańską nieruchomość i ją wynajmujemy. Ja zawsze polecam, żeby przyjąć, że 4 najlepsze miesiące w roku, jeśli chodzi o przychody, czyli ten gorący sezon związany z wynajmem, żeby te 4 miesiące pokryły nam 12 rat kredytowych. Bo jeśli przyjmiemy takie założenie, to będziemy się czuć w miarę bezpiecznie, bo przez te 4 miesiące będzie się wynajmowało, a przez pozostałą część roku będziemy na tej nieruchomości zarabiali. Tak. Czyli pod warunkiem, że znajdziemy nieruchomość, której koszty i przychody tak nam się balansują i tak nam się układają, że jesteśmy w stanie przez 4 miesiące w roku przychodem z najmu sfinansować sobie 12 rat kredytu, czyli cały rok, to jesteśmy, czujemy się bezpiecznie, nie inwestujemy swoich środków w 100%, bo posiłkujemy się kredytem, bądź też, no, jeśli tych środków nie mamy, to po prostu mamy wkład własny, środki na wkład własny, a dalej korzystamy z hiszpańskiego kredytu, ale no, nie mamy tego przysłowiowego noża na gardle, że czekamy listopada, grudnia, że nam się w ogóle to spięło. Ja jestem ostrożny. Przy takim podejściu ja wolę zawsze radzić takie rozwiązania, żeby one były spokojne, żeby kredyt był narzędziem. Wyszku, muszę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo do tej mojej całej układanki brakuje jeszcze jednego bardzo ważnego aspektu, plus minus, tak? Bo to może być albo plus, albo minus. Wydaje mi się, że w stosunku do polskiego szalonego rynku nieruchomości to może być jednak trochę minus, mianowicie wzrost wartości nieruchomości w Hiszpanii. Jak to wygląda versus Polska, tak? Bo polskie nieruchomości drożeją niewiarygodnie bardzo, tak? Już się mówi o tym, że nawet ten nowy program, który będzie, on spowoduje wzrosty rzędu max 15%, bo już po prostu fizycznie nie ma miejsca na to. I teraz pytanie, jak to wyglądało historycznie? Bo wiem, że masz takie dane, gdzieś analizowaliśmy nawet swego czasu. Ile te nieruchomości w Hiszpanii rosną w skali roku? Czy to jest, nie wiem, 10, 12, 15%, a może 20%? Jak to wygląda w kontekście właśnie wzrostu wartości? Myślę, że najlepiej odpowiedzieć na to pytanie będzie pokazując wykres, który kiedyś prywatnie ci pokazywałem i który ciebie tak zachwycił, a myślę, że teraz będzie najlepiej, jak go znajdę, odszukam i pokażę go innym, ponieważ on doskonale pokazuje tendencję, w którą stronę ten hiszpański rynek idzie. Już go znalazłem, więc pozwolisz, że ja się tylko jeszcze udostępnię. Wtrącę, tak? Bo wiadomo, że obecna sytuacja, ona jest trochę sztucznie napędzana, tak? To znaczy mamy obawę przed wojną w całej Europie, mamy ludzi, którzy
uciekają z krajów nadbałtyckich, z Ukrainy, z Polski, z Czech, z Węgier, ze Słowacji, a może nawet z Niemiec, tak? Gdzieś do Hiszpanii, no bo jednak gdyby ten nasz Władimir ze wschodu się rozpędził i Europę chciał całą podbić, no to do Hiszpanii ma trochę daleko, nie? I teraz jakby jest taki hype na te nieruchomości w Hiszpanii teraz, tak? Natomiast jeżeli się okaże, no dzisiaj coś słyszałem, że Władimir Putin po raz pierwszy od dawna, dawna, dawna zaproponował jakieś tam warunki zawieszenia broni, tak? No i teraz być może to się tak skończy, my nie wiemy, jak to się skończy, ale może być tak, że będzie ten popyt zmniejszony. Zakładam, że duży popyt to jest niezmiennie związany z turystyką, z jej rozwojem i z tym, że to słońce tam zawsze jest, to się nie zmieni. Ale dokładnie. Właśnie, wiesz, pytanie, jak to wyglądało historycznie, no bo ostatni rok, dwa pewnie są i tak nad wyraz dobre, tak, jeśli chodzi o wzrosty wartości. No, dla nas, którzy kupią teraz, no to pewnie gorzej, mogliśmy kupić 2 lata temu. Ale jak to wyglądało historycznie? Historia związana jest w dużej mierze z kryzysami, które dotykały Hiszpanię, i te ceny nieruchomości mają bezpośrednie przełożenie, są bezpośrednio powiązane z tymi kryzysami. Natomiast ten okres kilka lat wstecz nam pokazuje realną tendencję, w którą stronę dzisiaj hiszpańskie wybrzeże idzie. A mianowicie to nie tylko powody związane z wojną, ba, nie tylko powody związane z COVID-em kilka lat temu spowodowały, że tak masowo ludzie kupują nieruchomości właśnie tam. Myślę, że najlepszym określeniem, które obrazuje powody, dla których się kupuje i będzie się kupowało nieruchomości w Hiszpanii, to jest jakość życia. Jakość życia, którą możemy sobie zafundować za pieniądze, za które nigdy sobie tego nie zafundujemy w wielu innych częściach Europy. Bo ja dzisiaj, kupując nieruchomość nad Morzem Śródziemnym, wydaję mniej niż za mieszkanie w Łodzi, a w Łodzi nigdy nie mogę mieć tego komfortu, że mam 300 metrów do plaży, do promenady i tak mimo, dalej, że i to tak dalej. Łódź. Mimo, że to Łódź, prawda? I nawet ta średnia w Polsce 66 słonecznych dni w roku, no raczej nie ma tendencji do tego, żeby dogonić te 320 słonecznych dni chociaż wiesz, na no klimat hiszpańskim się wybrzeżu. ociepla, tak? Ale jednak Byszku, nie na tyle. Pokaż tabelkę i będziemy pomału do końca dobijać, bo nie chciałbym, wiesz, żebyśmy przekroczyli pewną magiczną granicę tego odcinka, że jak ludzie zobaczą, a tyle, to nie Oczywiście. mam czasu oglądać. Oczywiście. O. Myślę, że to w dużej mierze odpowie na Twoje pytania i na pytania wielu osób, które się zastanawiają, czy ceny nieruchomości w Hiszpanii będą dalej rosły. Myślę, że tendencja zwyżkowa jest absolutnie zauważalna. Ja mogę powiedzieć po nieruchomościach, które obserwuję od kilku lat, jak one zyskują na wartości. No, gdybym znał dzisiaj wartości, te różnice, które będą w porównaniu z tym, co było kilka lat temu, to te kilka lat temu nie dość, że ja bym kupił więcej, to jeszcze bym ciebie namawiał. Ale życie pokazuje, że dalej one idą w górę, te ceny. Tak? Czyli nawet jak Tak, teraz kupimy, to myślę, że za kilka lat będziemy ale dalej zwróć rozmawiać o uwagę, tym. Tak? nie mamy aż takich wzrostów jak w Polsce, nie? No w Polsce mieliśmy 100% przez 10 lat, tak? Tu mamy 30-40%, nie? Tak, tylko rozmawiamy trochę historycznie, a spójrzmy na dzień dzisiejszy. Czy dalej w Polsce jesteśmy w stanie takie wzrosty osiągać, po Nie, pierwsze. nie, dokładnie, Po dokładnie. Nie, drugie, oczywiście, oczywiście, jasne. To tutaj jakby pewna zgoda. kupując w Polsce, czy możemy liczyć na tak atrakcyjny najem całoroczny, jak to jest w Hiszpanii? A trzy, nadal zawsze mamy nieruchomość nad Morzem Śródziemnym, do Wiesz, której możemy się ja przenieść. jestem adwokatem diabła. Ja tak muszę. Ja tu jestem obiektywny. Bardzo To to nie jest lubię. odcinek sponsorowany. Ja nic też nie dostaję za to od Zbyszka. Zaprosiłem Zbyszka, bo jesteś niesamowicie merytorycznym gościem i mi się to podoba. Po prostu widzę ciebie jako eksperta w tym temacie i wiem, że masz odpowiedź na każde pytanie. Dlatego też to jest fajne, ale też pokazujemy bardzo konkretnie. Ja się staram wyważać pewien optymizm, tak? Aczkolwiek no, Jasne. rzeczywiście on jest. No, w Krakowie możesz kupić mieszkanie w centrum, które będzie ci generować takie obłożenie, może nawet większe, 70%, ale to będzie mieszkanie za 25 tysięcy za metr. Taka jest prawda. Właśnie. Dobra, Zbyszku, słuchaj, bardzo dużo ciekawych informacji. Ja myślę, że to nie jest koniec, bo ja w ogóle zrobię odcinek, jak ja do ciebie przyjadę na jesień. Może nie do Super. ciebie, ale tam do twoich ludzi, gdzie pewnie coś zobaczymy, pewnie coś obejrzymy, pewnie, bo ja już Jasne. podjąłem decyzję, tak? Chcę coś kupić za granicą. Chcę coś kupić w Hiszpanii, myślę, że w Hiszpanii, więc pewnie coś nagramy.
A powiedz, pod spodem będą namiary na ciebie. Ja od razu mówię, tak jak wspomniałem przed chwilą, to nie jest sponsorowany odcinek, więc ja tutaj jakby nic z tego nie mam. Możecie wspomnieć Zbyszkowi, jak ode mnie przyjdziecie, że tu zobaczyliście, to na pewno też będzie fajnie. To dla mnie będzie bardzo ciekawe, jeżeli wspomnicie, że po rozmowie z Wojtkiem trafiliście do mnie, będzie mi bardzo miło z tego powodu po prostu. Tak. Ja tylko jeszcze ostatnie pytanie, już tak na samo podsumowanie. Jak ty widzisz przyszłość? Bo trochę się to już wyjawiło w tym, co mówiłeś, tak? Że raczej widzisz ją dobrze, raczej widzisz, ten najem nie będzie ustawał, że też te ceny będą, te nieruchomości rosną, ale nie aż tak bardzo też, tak? To jest stabilniejszy rynek. Powiedz mi, czy ty uważasz, że jeśli teraz ktoś się wstrzyma, tak? To będzie tak, jak ze wszystkimi mieszkaniami w Polsce, że kurde, żałuję, że nie kupiłem kiedyś. Czy to jest na przykład tak, że warto jeszcze poczekać, nie wiem, na jakieś rozstrzygnięcia za wschodnią granicą? Czy warto w ogóle czekać, czy lepiej jednak już tą decyzję podejmować teraz? Poniekąd odpowiedziałem wcześniej. Dostałem niedawno pytanie od jednej z znajomych osób, czy ty tam widzisz jakiekolwiek minusy, albo czy ty czegoś żałujesz w tym całym procesie zakupu nieruchomości na rynku hiszpańskim? Więc jedyne, czego żałuję, to tak jak powiedziałem wcześniej, że nie kupiłem od razu większej liczby mieszkań. Wiesz? I to jest chyba najlepsza odpowiedź na pytanie, czy warto, czy jeszcze warto, bo warto. Bo te ceny, one nie zatrzymają się na tym poziomie, na którym są. One będą rosły. Te ceny nadal są niższe niż nie tylko polskie morze, ale wiele polskich miast. Więc kupując nieruchomość, mając pewny zysk z najmu i mając świadomość, że nasza nieruchomość będzie zyskiwała na wartości, a jednocześnie inwestujemy w euro i generujemy przychody w euro, które wpływają nam najprawdopodobniej na hiszpańskie konto, co też dla niektórych jest ważne. Nie dość, że dywersyfikujemy, to dajemy sobie w tych dzisiejszych czasach poczucie pewnego bezpieczeństwa, pewnej alternatywy, którą moi klienci bardzo często nazywają jako argument numer jeden decyzji zakupowej, jakby co. Jakby Więc co? Tak, jakby co, to nie jest mamy główny nieruchomość w argument. Hiszpanii. Tak, Znaczy, to tak, jest tak. główny argument. To nie, głównym argumentem nie jest ROI, nie jest inwestowanie, tylko głównym argumentem jest w razie W, jakby co. Nie? Dokładnie, Dokładnie. dokładnie. Takie mamy czasy i to jakby co zestawione z opłacalnością całej inwestycji i tak naprawdę relatywnie przystępnym progiem wejścia, bo nie każdy może sobie pozwolić na zakup nieruchomości za 18 tysięcy złotych za metr, ale więcej osób może sobie pozwolić na zakup nieruchomości za 8 czy 9 tysięcy złotych za metr kwadratowy, tak? Więc relatywnie bardziej dostępny próg wejścia i zainwestowanie na rynku hiszpańskim powoduje, no, że nie dość, że spełniamy to swoje przysłowiowe hiszpańskie marzenie, bo to bardzo często tak jest, bo osoby nawet, które no, są niedowiarkami, które często myślą, a może jednak Włochy, a może jednak Cypr Północny, a może czasami Albania, to jednak osoby, które lecą do Hiszpanii, często wystarczy doba pobytu tam, żeby stwierdziły, nie no, Hiszpania. Hiszpania. I tak jak zestawimy te kilka argumentów, no to sami sobie potrafimy odpowiedzieć, a ja bardzo lubię spełniać marzenia ludzi. Także gdyby ktoś, kto ogląda nas teraz, miał pytania o szczegóły, o konkrety tego, co zostało wcześniej powiedziane, to tak jak powiedziałeś, zapraszam. Jestem dostępny, jestem w mediach społecznościowych, łatwo jest mnie znaleźć, to telefonicznie czy mailowo bardzo chętnie odpowiem, szczególnie jeśli powołamy się na moją rozmowę z Wojtkiem. Tak jest, i tym optymistycznym akcentem, słuchajcie, zakończymy ten odcinek. A ja tak jak mówiłem, wybieram się do Hiszpanii, pewnie będzie odcinek jeszcze, ale jakbyście mieli jakieś Zapraszam. pytania, tak? Bo pewnie sporo z Was o tym myśli. Właśnie, mi się wydaje, że poruszyliśmy wszystkie najważniejsze kwestie. Porozmawialiśmy i o kupas, i o finansowaniu, i o dochodach, jakie trzeba mieć, i o kosztach, i o przychodach. Ale może macie jakieś pytania, to wypiszcie je w komentarzach, to my na pewno, ja te pytania Zbyszkowi zadam w kolejnych odcinkach. Zbyszku, wielkie dzięki za całą merytorykę, którą tutaj nam dałeś. Widać, że temat masz rozpracowany, widać, że sam tam masz swoje nieruchomości, że znasz to od podszewki. Mam nadzieję, że dla naszych widzów ten odcinek był wartościowy. Jeśli był, wiecie co robić, łapa w górę, lecimy dalej, będzie dużo fajnego kontentu. A uwaga, już za niedługo u mnie na kanale będzie odcinek o nieruchomościach w Tajlandii, tak? Ale nie taki, jaki ja kręciłem, jak byłem w Tajlandii, tylko będzie z człowiekiem, który jest bardzo znaną osobą w YouTubie, jeśli chodzi o Tajlandię, a jednocześnie ostatnio zaczął działać w nieruchomościach. Na razie nie uchylam rąbka tajemnicy.
Hiszpanię mamy przez Zbyszka świetnie rozpracowaną. Być może też inne kraje się pojawią. Dzięki, Zbyszku. Bardzo dziękuję. To była przyjemność móc z Tobą porozmawiać i opowiedzieć o rynku hiszpańskim, a poszczegóły zapraszam. Super.